Dzień dobry. Dzień dobry, Guziczku. Dzisiaj idziemy robić eksperyment numer jeden. Chociaż nie, chyba numer któryś. Ale będzie eksperyment. A najpierw szybka kąpiel. Mocz tyłek, mocz tyłek. Bugi, 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 gołe bugi w ty, wannie, wannie. Tak. Alright then. Słuch po schodach, like a boss. Tylko, że eksperyment będzie gdzieś daleko. Dlatego muszę się udać daleko, bo to będzie eksperyment niebezpieczny. To będzie eksperyment trudny. Możemy zginąć. Tak jak na przykład ten zombie, który gdzieś tu był. Tu jest zombie. Patrz, to jest na przykład ginącego zombiego. I on ginie, ponieważ eksperyment okazał się być dla niego zbyt trudny. I zmarł. A teraz włączamy turbo sprinter. Lecimy na miejsce eksperymentu. Witaj, pani owieczko. Wszędzie mi to pozamarzało. Ach, ta zima cholerna. Owieczko, witaj. Cholerka. Jeszcze jedna owieczka. Dajcie mi sekundę, ja muszę iść po sianko. Okej, okej. Sianko, sianko, sianko. Jaweczki, chodź, 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 chodź. Chodź ty. I ty, owieczko, chodź, 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 chodź. No chodź. No. No chodź. Zobacz co mam. Zobacz co mam. Żółte, żółte. Tak, żółte, chodź, żółte. Żółte jak kwiatki. Chodźcie, owieczki, idziemy tam. Do ołtarza ofiarnego. A tak naprawdę to jest eksperyment o nazwie Da Boom. Da boom. I w tym oto eksperymencie, zaraz wam wszystko wyjaśnię. Owieczki nie idą. No i już pewnie wszystko zauważyliście, co ma być w eksperymencie i jak to będzie działało. No dziura. Tak ty chodź, chodź owca, owca, owca i druga, chodź, chodź, chodź. No chodź, chodź, chodź. Dołączycie do ekipy testerów. Jeśli eksperyment się powiedzie, będziecie sławne. Można nobla dostaniecie. Czy tam owcobla. Czy co tam wy jako owce macie? No hop, hyc, daj. Hop, hop. Hop, 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 hyc, hop, hyc, hop, hyc. Ty bo nie do końca rozumiesz, co? Daj, hop, hyc, hop, hyc. O, jeszcze jedno. No. Hop, 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 hop. Tak, gratulacje, owieczki. I teraz... Raz, dwa, o. Szkoda, nie mam więcej sianka. No ale tak, mam wystarczającą ilość zwierząt i tak. Ten eksperyment ma na celu sprawdzenie podatności owce na materiały wysokopalne oraz wybuchowe. W tym wypadku trinitrotoluen. Będzie on eksponowany za pośrednictwem, a raczej dozowany za pośrednictwem cudownego urządzenia konstrukcji mła. Otóż tak, tu zapalamy, tu się świeci, tu idzie, tu się zapala, tu spada, bum. Wszystko jasne? Omówię jeszcze raz. Tu się zapala. Tu się zapala. Tu się, tu się, tu się, tu się, tu się świeci, tu się świeci, tam się zapala i spada. W takim razie, w ten mglisty, chmurny dzień, w sumie nie ma chmur, a mniejsza z tym, sprawdźmy, czy owce dadzą radę. 3, 2, 1. Engage. Boom, headshot. Owce dały rady, owce dały rady. Ha, 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 ha. Hej? Oj, jaskinia jakaś fajna. Zbieram to, żeby tu potem pozalepię tę dziurę.
Myślę, że trochę będzie trzeba. Trzeba będzie to zmodyfikować. Nie wiem, jakby te owce może poubierać w jakieś tam hełmy czy coś. Może wtedy by przeżyły. Tak na przykład. O. Czapka, butki. No. Ale jesteśmy dumni za stowarzyszenie. Wasze poświęcenie nie zostanie zmarnowane. O, zombie, zombie, zombie. Zombie, zombie, zombie. Idziemy walczyć ze zombie. Zombie, zombie, zombie. Zombie, zombie, zombie. I... What the f... What the hell? Co to są jakieś pleśń? Fuuu. I pryszcze tu rosną. What the fuck? Ty, przecież tam jest kosmos, z którego wystaje głowa zombiego. No chodź, no chodź, no chodź. Come on, come on, come on, o co tu chodzi? Co to jest? Czemu tu jest tak jasno? Panie zombie, czy pan mógłby łaskawie tu podskoczyć? Panie zombie, ja proszę. Czy pan zombie miał nic przeciwko ku temu, żeby umrzeć? Choć i tak już pan kiedyś umarł. Także drugi raz umrzeć to chyba nie problem, co nie? No come on, come on, świrze. Chodź, mięsko, zaraz. Meat. I mięso. Chodź tu, penerze. Ale co to jest za czarna bryja? No powiem tak. Nie, muszę to zostawić, to jest niebezpieczne. Ale... moja dusza naukowca nie pozwala mi tego zostawić, ja to muszę zbadać. LOL! Czyżby nasz naukowiec przepadł na zawsze? Dowiecie się już wkrótce.